już jest tak bardzo źle z nim, jak chodził na te wycieczki. Ludzi, ja kocham mikrofon, a nie lubię kamery, przyznaję, mam takie poczucie. Był autorem jeszcze jako ksiądz, a potem opiekunem Tygodnika Powszechnego, który wydawany był przez grupę katolików świeckich. Że jest to możliwe i że to nigdy nie było w użyciu i powodowałby więcej problemów niż przystosowanie się Kościoła do tej słabej kondycji papieża, jaka jest w tej chwili. Ale chyba dzisiaj, kiedy nie wiemy, jak się skończy ta choroba Ojca Świętego, która wywołała potrzebę zabiegu chirurgicznego, w ogóle nie można odpowiedzieć na to pytanie. Ojciec Święty, gdyby nie mógł wrócić do nauczania, gdyby miał zupełnie przekreślone możliwości kontaktu głosowego z otoczeniem, rzeczywiście stanąłby przed nowym problemem. Nie umiem sobie odpowiedzieć, chyba jest to pierwsza tego rodzaju próba w Kościele i w związku z tym jak gdyby pozostajemy w zawieszeniu. Gdybym mogła się spotkać z Ojcem Świętym taki, jaki jest chory, myślę, że ograniczyłabym się do podziękowania Mu za wszystko, co zrobił. Najpierw dla nas w rodzinie, dla mnie, dla mojego męża, dla naszych dzieci, a potem dla mojego pisma, którym pracuję przeszło pół wieku już. A potem dla Polski. A tak, tak tutaj rzeczywiście będzie 3 tygodnie całe. A 3 tygodnie? Musi oczywiście na tam być.